Witam Was bardzo serdecznie w takim krótkim, przynajmniej mam taką nadzieję, audiologu, ponieważ chcę Wam powiedzieć dwie rzeczy, znaczy przekazać. Otóż tak, pierwsza jest taka, że bardzo dużo, znaczy bardzo dużo, dużo osób się pytało na przykład, czy nagram, nie wiem, no coś takich nowszych gier, jak na przykład Outlast, Amnezję w tym momencie, albo coś takiego. I pomijając fakt, że te gry nie są na moje nerwy i zupełnie nie miałam zamiaru ich nagrywać, bo po prostu, o ile Outlast jest fajny, to po prostu bałabym się w niego grać, o tyle Amnezja jest dosyć nudna i wolę to po prostu obejrzeć, na przykład u Kartona. Natomiast tak jakby drugim powodem, tym wydaje mi się nawet bardziej takim ważnym, jest to, że po prostu mój komputer tego nie udźwignie. I jeśli nawet by to poszło już na tych choćby minimalnych tak jakby wymaganiach, ustawieniach i tak dalej, to o nagrywaniu by nie było nawet mowy. Nawet o nim nie myślałam, bo po prostu to by w życiu nie wypaliło. Chyba że chcielibyście mieć pokaz slajdów zamiast odcinka, także lepiej nie ryzykować. I tutaj pojawia się tak jakby właśnie jest ta informacja, ponieważ będę składać, no, znaczy mam złożony już w sumie zamówiony nowy komputer, także teraz będziemy mogli nagrywać już, że tak powiem, wszystko, co będę chciała nagrywać, co będziecie chcieli, żebym nagrała. Więc nie będzie już takiego ograniczenia sprzętowego, technicznego. Jedynie ograniczenie to może być na przykład, że gra jest niefajna, że nam się nie podoba i tak dalej. Więc to będzie już tylko wtedy jedyne ograniczenie. Także to jest właśnie pierwsza sprawa i najprawdopodobniej podam Wam w opisie filmu jak się nazywa? Podzespoły. No, po prostu części komputera, jakie będą w niego wsadzone. No, druga sprawa jest taka, że mam już prawie 1000 widzów, znaczy prawie, no to w sumie jeszcze nie, no jest prawie, ale jeszcze trochę zostało, ale jest już ponad 900, z czego się naprawdę niesamowicie cieszę i nawet nie wiecie, jak jestem was, po prostu Wam bardzo wdzięczna za to, że oglądacie te filmy i że po prostu komentujecie ci, co komentują, bo większość, szczerze mówiąc, osób się nie za bardzo udziela, co jest trochę smutne z jednej strony, ale z drugiej, jak sobie tak pomyślę, że czasami też oglądam jakiś filmik, a po prostu nie chce mi się napisać komentarza, ale no jednak to naprawdę, ja wiem, że to motywuje i naprawdę wiem, jakie to jest uczucie takie przyjemne, jak się czyta jakiś komentarz, dlatego zachęcam Was bardzo do jakiejś dyskusji żywej i tak dalej, bo ja naprawdę lubię z Wami rozmawiać i po prostu jak piszecie coś w komentarzach, to jest jakoś tak po prostu fajniej. I naprawdę chcę Wam bardzo podziękować, że jest już Was tylu, bo szczerze mówiąc, zakładając to konto, nie spodziewałam się w ogóle. Znaczy, wiadomo, każdy ma tam jakieś swoje marzenie, żeby tam mieć ileś tych widzów, ale tak naprawdę to są takie marzenia, one są dość odległe i nikt tego nie bierze w większości przypadków na poważnie, a tutaj to się w sumie naprawdę dzieje. Dlatego jestem Wam naprawdę za to wdzięczna i chcę podziękować z tego miejsca. Po prostu w tym momencie chcę podziękować Kaftanowi, bo bez niego w życiu by mi się to nie udało. No a jeśli nawet to za nie wiem po prostu ile, a dzięki niemu to po prostu, no to idzie jak burza i jest w ogóle fajnie, bo poznałam tylu ludzi i no naprawdę tego się tak nie da opisać, jak to wszystko wygląda od kuchni, jak naprawdę się to, jak to się wszystko robi. I jestem naprawdę szczęśliwa, że z tymi ludźmi rozmawiam, co poznałam i że poznaję Was i że jesteście i tak dalej, więc to jest naprawdę chyba, to jest taki hobby to jedno, ale naprawdę to, co się dzieje tak jakby równocześnie z tym, czyli że z Wami rozmawiam, że poznaję tych ludzi, to jest tak jakby druga część tego szczęścia, tak jakby, które daje mi to hobby. Także naprawdę Wam dziękuję i jeszcze na 1000 widzów coś tam może wymyślę. Postaram się przynajmniej, także mam nadzieję, że będzie Was jeszcze więcej i że będziemy wszyscy razem rozmawiać i się bawić i tak dalej. I jeśli już będę, powiedzmy, mieć te 1000 widzów, to już pomyślimy o tym tak bardziej, że tak powiem, poważnie, w takim sensie, żeby po prostu coś tam już zrobić w tym kierunku i tak dalej. Także no, czyli podziękowania dla wszystkich, dla Ciebie też, Kaftan, bo wiem, że pewnie to obejrzysz, no, osłuchasz. Dobra, nieważne, miało być krótko, a już jest prawie 4,5, prawie 5 minut. Dobra, kończymy. Jeszcze raz dzięki i pa.